5 zespołów, 10 spotkań, kilka godzin grania, zbierania doświadczenia i dobrej zabawy. W niedzielę na parkiecie hali sportowej w Kozienicach rozegrano pierwszy turniej Regionalnej Ligi Młodzieży Enea Cup. Na starcie 3 zespoły gospodyń, juniorki prowadzone przez Monikę Lipińską-Jeziorowską, kadetki i młodziczki trenowane przez Janusza Rdutowskiego oraz Beta Pionki i Radomka Radom. Grano systemem każdy z każdym, równolegle na dwóch boiskach, do dwóch wygranych setów. Bezapelacyjnie najlepiej prezentowały się siatkarki z Radomia. Wygrały wszystkie spotkania, nie tracąc ani jednej partii. 3 kolejne miejsca zajęły drużyny KKS-u. Na drugim uplasowały się najmłodsze zawodniczki. 3. przypadło kadetkom, a 4. zajęły juniorki. Stawkę zamknęła Beta Pionki. Puchary, dyplomy i medale wręczył siatkarkom Krzysztof Jeziorowski, zawodnik i jednocześnie członek zarządu KKS-u Kozienice. Przyznano także nagrody indywidualne dla najlepszych zawodniczek z każdego zespołu oraz MVP turnieju. Tą ostatnią została Daria Adamkiewicz z Radomki Radom. W zwycięskiej drużynie wyróżniono także Olę Puton. Najlepsza młodziczka KKS-u to Zosia Lenarczyk, kadetka Amelia Szczepanik, juniorka Zuzia Dropia, a w ekipie Bety najlepsza była Julia Brzozowska. Był to pierwszy z serii zaplanowanych turniejów, które KKS organizuje przy wsparciu sponsora tytularnego Enei.